Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym podcaście historycznym Instytutu Pamięci Narodowej we Wrocławiu. 5 marca 1953 roku nastąpił moment, na który czekało wiele osób w kilkudziesięciu państwach byłego ZSRR. Nareszcie zmarł Józef Stalin. Ale to wcale jeszcze nie oznaczało, że wraz z jego śmiercią zakończył się terror, który zapoczątkował. Musiało minąć jeszcze kilka lat, zanim sowiecka machina zmieniła tory. W lutym 1956 roku Nikita Chruszczow, nowy przywódca ZSRR, wygłasza tajny antystalinowski referat pod tytułem Okulcie jednostki i jego następstwach. W Polsce niedługo później umiera Bolesław Bierut. Protesty antykomunistyczne wybuchają m.in. na Węgrzech, gdzie zostają krwawo stłumione, dochodzi do wydarzeń czerwca 1956 roku w Poznaniu, gdzie także interweniuje ponad 10 tysięcy radzieckich żołnierzy i 400 czołgów. Wreszcie władzę w komunistycznej Polsce przejmuje Władysław Gomułka, który nawet dla środowisk katolickich jest swojego rodzaju nadzieją na prodemokratyczne zmiany. Z kraju wyjeżdża generał Konstanty Rokossowski, który dotychczas czuwał, aby polityka Moskwy była jedyną obowiązującą w PRL. Jak wiele wydarzyło się w październiku 1956 roku w Polsce i co doprowadziło do tych zmian, o tym będziemy dziś rozmawiali z doktorem Krzysztofem Łagojdą z Oddziałowego Biura Badań Historycznych Instytutu Pamięci Narodowej we Wrocławiu. Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu. Stalin zmarł, tak przynajmniej się mówi, 5 marca 1953 roku. Czy możemy być pewni w ogóle tej daty? Bo lekarze ponoć bardzo długo nie chcieli przyznać, że towarzysz Józif Wissarionowicz Dżugaszwili odszedł. Przez pewien czas twierdzono, że tylko mocno się rozchorował i nawet próbowano go budzić. Jak wyglądały w Rosji te dni, te pierwsze dni, pierwsze godziny, kiedy w zasadzie wierchuszka, tak ją nazwijmy, już wiedziała, że dyktator nie żyje? No cóż, wokół tego tematu narosło już wiele mitów. Można się spotkać z teoriami, że Józef Stalin został otruty przez swojego najbliższego współpracownika, czyli przez Ławentrija Berię. Można się też spotkać z różnymi innymi teoriami, natomiast ja jestem raczej zwolennikiem tego, o czym mówią dokumenty. Tutaj w tym miejscu myślę, że warto się odwołać do literatury przedmiotu. Między innymi Simona Montefiore, Dwór Czerwonego Cara, to jest chyba jedna z najbardziej popularnych książek, biografii o Józefie Stalinie. Ale w ostatnimi czasy pojawiły się też nowe publikacje, między innymi Olega Klewniuka, rosyjskiego historyka, Stalin, nowa biografia. I on tam bardzo dokładnie przedstawia ostatnie dni Józefa Stalina, które można by było tą naszą narrację rozpocząć od 28 lutego wieczorem na Kremlu. Wtedy miała miejsce ostatnia kolacja, można tak powiedzieć, ostatnia wieczerza Stalina, można to tak to powiedzieć, i jego towarzyszy. Spotkali się tam Georgi Malenkow, Ławentrij Beria, Nikita Chruszczow i Nikołaj Bułganin. Dlaczego podaję akurat te nazwiska? Ponieważ było to spotkanie tak zwanej piątki. Były to nieformalne spotkania grupy rządzącej, właśnie tak jak to pan ujął, wierchuszki władzy Związku Sowieckiego. Dzielenie tej władzy na tą oficjalną i nieoficjalną pomagało Stalinowi zarządzać po prostu ogromną maszyną biurokratyczną państwa. To były osoby, które można w najprostszych słowach ująć, były władcy Stalina.
bo były też osoby, które były w niełasce, chociaż w poprzednich latach zajmowały wysokie stanowiska i chociażby można tutaj było wspomnieć Wiaczesława Mołotowa, komisarza, a potem ministra spraw zagranicznych, których od blisko 2 lat w takich kolacjach nie uczestniczył, bo no właśnie był w niełasce u Józefa Stalina. No zresztą pewnie w tą niełaskę wcale nie było trudno popaść w tych ostatnich. Oż oczywiście, to wystarczyło. No tak naprawdę, mogło nie być żadnego konkretnego powodu, dla którego towarzysze mogli nagle z dnia na dzień popaść w tą niełaskę u Józefa Stalina. No tutaj wchodzimy już na taki grząski grunt, bo można się i spotkać z teorią, no dlaczego Józef Stalin był takim, dlaczego był zbrodniarzem, prawda? I doprowadził do wymordowania, przypisuje mu się zresztą 25 milionów ofiar i co najmniej 18 wysłanych na Syberię, Kazachstan i różnego innego rodzaju katorżnicze prace. Oczywiście tutaj wchodzimy, pojawiają się teorie, no, że był psychopatą, ale to jest dość takie powszechne uproszczenie. Moim zdaniem on po prostu był paranoikiem, co też jest formą jakiegoś schorzenia psychicznego, ale to już był, to już była taka skrajna postać tej paranoi, ponieważ on pod koniec życia po prostu już we wszystkich osobach widział wrogów i osoby, które mogą się przyczynić do jego upadku. No ale jakby idąc tokiem tych kolejnych dni, no to tak jak powiedziałem, 28 lutego doszło do tego, do tej kolacji. Ja powiem, dlaczego mówimy o kolacji, ponieważ kolacje, oglądanie wspólnych seansów przez tą nieformalną piątkę w pobliskim kinie na Kremlu, to były bardzo częste rozrywki Józefa Stalina. On po prostu zwoływał swoją wierchuszkę, rozmawiali przy kolacji o sprawach rządowych, a potem no, oddawali się rozrywce, czyli właśnie nadmiernemu spożywaniu alkoholu i oglądaniu różnego rodzaju filmów, także filmów zachodnich, żeby była jasność. A Stalin tak naprawdę wykorzystywał te momenty do tego, żeby naciskać na swoich stowarzyszy. Kazał im no, pić po prostu, bo sprawdzał ich zachowanie po spożyciu alkoholu. Znane są już, do legendy przeszły te różnego rodzaju historie o karnych kolejkach, czy na przykład zakładaniu się, to jest taki ciekawy przykład, znajdujący potwierdzenie w relacjach, że panowie z tej wierchuszki założyli się o to, ile jest stopni mrozu na zewnątrz. No i Beria pomylił się o 3 stopnie i musiał pić 3 karne kolejki. No ale Stalin właśnie wykorzystywał tego typu momenty do naciskania, do sprawdzania, jak reagują jego towarzysze, do wyciągania pewnych informacji, sprawdzania, czy na pewno są mu wierni i tak dalej, i tak dalej. Tego właśnie dnia, 28, przynajmniej tak wiemy ze wspomnień Chruszczowa, dzień zakończył się nad ranem, czyli już de facto 1 marca rankiem, kiedy towarzysze po prostu opuścili jego dacze, ponieważ oni najpierw spotkali się na Kremlu, ale potem przenieśli się do jego tak zwanej bliżnej jej daczy, czyli w Kuncewie, jego najważniejszej daczy, gdzie przyjmował też gości i załatwiał sprawy związane z funkcjonowaniem Związku Sowieckiego. To Kuncewo właśnie jest podawane jako miejsce śmierci. Zresztą. Tak, tak, oczywiście, oczywiście. No to była w ogóle, jak tak się przypatrzyć tej daczy, to był tak naprawdę coś w rodzaju jakiegoś pałacu, przecież on tam miał ileś tam sypialni, małą, tak zwaną małą jadalnię, która była takim formalnym biurem Józefa Stalina, miał swój ogród, jakiś staw, gdzie miał ryby i tak dalej. On w ogóle był jakimś zapalonym pseudo-ogrodnikiem, hodował arbuzy, nawet w takich ilościach, które potem szły na sprzedaż, więc to jest w ogóle wiele ciekawych jakichś anegdot można by było jeszcze o Stalinie dodawać, ale no, to nie jest najistotniejsze
z punktu widzenia naszej rozmowy. Wbrew pozorom może się okazać, że sauna jest jednym z najważniejszych punktów. Sauna, tak, no tak, że Stalin odpoczywał w saunie po ciężkiej kolacji, morzu wypitego alkoholu i tam dostał udaru. Też z tą teorią można się spotkać. Natomiast Oleg Klewniuk, właśnie ten rosyjski historyk z Archiwum Państwowego w Moskwie, gdzie pracuje i napisał bardzo szeroką i rzeczową, naprawdę rzeczową biografię. Wbrew pozorom w Rosji też znajdują się historycy, którzy potrafią pisać jak należy. No nie podaje akurat sauny jako możliwego miejsca śmierci Józefa Stalina. Podaje inny bieg wydarzeń. Otóż 1 marca 1953 roku już zapanowała pewna konsternacja wśród ochroniarzy i służby w Kuncewie, ponieważ zazwyczaj Stalin zawsze koło południa 13-14 godziny wzywał swoich ochroniarzy. Zwoływał też służącym, żeby coś zjeść, no i poddawał się jakby pracy przy napływającej korespondencji, dokumentach i tak dalej. No i o tej godzinie i w następnych godzinach nie było od Stalina żadnego odzewu. Ochroniarze wpadli w pewnego rodzaju popłoch i strach, ponieważ żaden z nich nie odważył się wejść do tak zwanej małej jadalni, czyli do nieformalnego biura Józefa Stalina, no i sprawdzić, co się z nim dzieje. No ale można powiedzieć, no dlaczego? No, dlatego, że i to jest kolejna anegdota, ale niestety śmiertelnie poważna, jeśli można użyć takiego słowa, ponieważ jest dany przypadek, no właśnie, nawiązując do tej paranoi Józefa Stalina, że jeden z funkcjonariuszy NKWD, który ochraniał, był w straży przybocznej Józefa Stalina i tam właśnie w Kuncewie, kupił sobie nowe buty, no i jego żona, biorąc pod uwagę, że tam były, no, podłoga była drewniana i tak dalej, jego żona i on, obawiając się, że te buty będą hałasować na obcasie i nie daj Boże jeszcze zbudzą na przykład rano Józefa Stalina, no to uszyła mu takie wełniane, nie wiem jak to nazwać, no jakieś takie zabezpieczenia na te buty, żeby po prostu te obcasy tak nie hałasowały. No i niestety spowodowało to skutek odwrotny, bo Józef Stalin, kiedy je zobaczył i zobaczył, że tego funkcjonariusza NKWD w ogóle nie słychać, to stwierdził, że jest on jakimś zagranicznym agentem i on specjalnie nałożył sobie te ochroniacze, żeby go nie było słychać i mógł się bez po cichu zbliżyć do Józefa Stalina i go zabić i kazał go rozstrzelać po prostu. Więc to są tego typu historie, które wpływały na to, że ochrona. Ale nie ma się co dziwić, tak, że wierchuszka władzy w Związku Sowieckim bała się w pojedynkę bez zaproszenia Józefa Stalina do niego podchodzić. Jak wielkim wyzwaniem tak naprawdę dla tych lekarzy, którzy przybyli tego dnia, prawda, dodać, że Józefa Stalina musiało być stwierdzenie zgonu, prawda, Tak, co by się wydarzyło, gdyby szczególnie się biorąc pod pomylili. uwagę spisek lekarzy kremlowskich, które przecież ta sprawa się toczyła de facto od końca 1952 roku, no ale ona przybrała na sile w styczniu 1953 roku, kiedy tak naprawdę no, to była jedna z największych prowokacji politycznych. Oczywiście na zlecenie Józefa Stalina, on kierował tą całą procesem. Lekarze o pochodzeniu oczywiście żydowskim mieli w planach zamordowanie najwyższych przedstawicieli władz wojskowych i partyjnych w Związku Sowieckim. No to biorąc pod uwagę chociażby ten fakt, tak, to było bardzo duże wyzwanie, ale proszę też zwrócić uwagę, że jaki jest następny bieg w ogóle wydarzeń, bo w końcu no, ci ochroniarze nie wiedzą, co mają robić. W końcu przychodzi poczta do tej daczy. Oni są uradowani. Jeden z funkcjonariuszy bierze tą pocztę, idzie do tej małej jadalni i tam zastaje Józefa Stalina na podłodze, na dywanie, a pod nim jest
plama moczu po prostu. No i dochodzi po prostu do przerażenia tego funkcjonariusza, który woła innych z ochrony, sadzają Stalina na kanapie, no i dywagują, co mają teraz robić. Dzwonią do Ignatewa, który jest ministrem bezpieczeństwa państwowego, i on odpowiada tak za główny zarząd ochrony. A Ignatew nie ma zamiaru podejmować żadnej decyzji i każe dzwonić albo do Berii, albo do Malenkowa, i niech oni decydują. I oni w końcu wieczorem 1 marca dodzwonili się do Malenkowa. I co Malenkow robi? On nie przyjeżdża na dacze zobaczyć, co się ze Stalinem dzieje, tylko obdzwania wszystkich z tej wierchuszki władz, i oni razem dywagują, co robić. No i w końcu późnym wieczorem, no de facto to już w nocy było, w nocy 2 marca, ta cała czwórka zjawia się w Kuncewie, w tej daczy, i zamiast pójść do Stalina i zobaczyć, co się z nim dzieje, to oni zaczynają wypytywać ochroniarzy, jaki był przebieg, że tak powiem, wydarzeń. I nawet oni nie chcą wchodzić właśnie do tego pokoju, ponieważ jak usłyszeli właśnie, że Stalin, no po prostu mówiąc kolokwialnie, się zmoczył, no to proszę sobie wyobrazić, co oni przeżywali, gdyby na przykład okazało się, że to jest zwykłe zasłabnięcie, Stalin by doszedł do siebie szybko i miał świadomość tego, że ci wszyscy, którzy są od niego zależni, widzieli go w takim stanie, w stanie takiej słabości, wręcz nieludzkiej słabości, tak? I oni nie mają zamiaru do niego wchodzić, no ale w końcu po namowach ochroniarzy Beria i Malenkow decydują się wejść do niego, zobaczyć, co się z nim dzieje. I to jest kolejna też ciekawa anegdota, przywołana między innymi przez innych badaczy, że Malenkow też miał skrzypiące buty i obawiał się go zbudzić. Nowe skrzypiące buty miał, i obawiał się go zbudzić i je ściągnął, i po prostu w samych skarpetkach wtedy do tego pokoju Józefa Stalina. No i co? Usłyszeli, że Stalin chrapie, zdenerwowali się na ochroniarzy, stwierdzili, że robią aferę z niczego tak naprawdę, i wrócili do Moskwy. No ale stan Stalina się nie poprawiał. Ochroniarze no dalej tam wydzwaniali i stwierdzali, że coś jednak ze Stalinem dzieje się niedobrego. Czyli No wtedy i można powiedzieć, że jeszcze żył, tak? jeszcze żył. Wszystko wskazuje na to, że 2, 3 marca jeszcze żył. No i tak naprawdę 2 marca rano, już w wczesnych godzinach porannych, bo jak mówiłem, że 2 marca w nocy zjawiła się ta wierchuszka, to były takie godziny nocne z 1 na 2 marca, no ale 2 marca rano w końcu ta wierchuszka podjęła kolektywną decyzję o wysłaniu lekarzy do Józefa Stalina i sprawdzenia, co się tak naprawdę z nim dzieje. No i zjawiło się tych kilkunastu chyba lekarzy u Stalina, no i stwierdzili bezsprzecznie, że jest to udar mózgu lewej półkuli, który doprowadził do paraliżu prawej części ciała, praktycznie całkowitego paraliżu. No a ten udar był związany po prostu z miażdżycą tętnic mózgowych. To stwierdzono już podczas sekcji. I tak naprawdę już wtedy okazało się, że bez względu na to, jakie działania by podjęła wierchuszka władzy, czy zwołałaby tych lekarzy szybciej, to prawdopodobnie nic by to nie dało. No, udar był na tyle rozległy, że mimo ewentualnych starań prawdopodobnie nie udałoby się Stalina uratować.
No i lekarze 3 marca wydają taką decyzję, przekazują, znaczy decyzję, ocenę medyczną stanu zdrowia Stalina, przekazują ją do Malenkowa. I tutaj już zaczyna się proces podejmowania decyzji bez samego, oczywiście, bez samego Stalina, ponieważ kiedy oni mają już raport medyczny, z którego wynika, że Stalin już nie dojdzie do zdrowia i nie ma szans na to, żeby go uratować, no to zaczynają działać nieco odważniej. Zwołują posiedzenie prezydium, czyli tak naprawdę biura politycznego, to od 52 roku nazywało się prezydium. No i podejmują decyzję. To zebranie odbyło się już 5 marca 1953 roku o godzinie 20. Zebrało się plenum Komitetu Centralnego, Rady Ministrów i Prezydium Rady Najwyższej. No i oni przegłosowali ustalenie jakby najwyższego kierownictwa. Przechodzi w ręce kolektywne. Właśnie Malenkowa, Berii, Chruszczowa i to była taka główna trójka. Także to już jest pewne odstępstwo od reguły, tak? Nagle dochodzi do ustalenia władzy kolektywnej. Stalin stracił jeszcze za życia, tak to powiedzieć, że stracił za życia wszystkie najważniejsze stanowiska, czyli stanowisko sekretarza generalnego i przewodniczącego Rady Ministrów, ponieważ zmarł przynajmniej formalnie o 21:50, czyli na godzinę przed śmiercią pozbawiono go w Związku Sowieckim wszystkich najważniejszych stanowisk. No i pewnie to było takie najważniejsze pytanie, które wszyscy sobie zadawali przez ostatnie kilka dni 1953 roku, czyli kto Stalina zastąpi, kto przejmie władzę, bo kandydatów wiemy, że było co najmniej kilku i Chruszczow, tak mi się przynajmniej wydaje z mojego punktu widzenia, wcale nie był wtedy liderem tego wyścigu. Wspomniany przez pana Ławrenti Beria, czyli szef NKWD, odpowiedzialny między innymi za mord polskich oficerów w Katyniu, on był jednym z tych liderów, czy też wspomniany już przez pana prawa ręka Stalina, Grigori Malenkow. No, zdawało się, że to oni, jeden z nich może być liderem, czyli albo ten bliski współpracownik, albo ten, który na wszystkich ma haki, krótko mówiąc. No właśnie ze względu, jak dobrze to pan to ujął, bo właśnie o tych hakach chciałem wspomnieć. Biorąc pod uwagę fakt, że Beria był przez wiele lat bardzo bliskim współpracownikiem, chyba tak naprawdę ciężko jest znaleźć okres, może bardzo krótki, kiedy on był w rzeczywistej niełasce Stalina. Zawsze był tak naprawdę jego, no można powiedzieć, nieformalną prawą ręką, bo Malenkow rzeczywiście przecież był premierem, tak? Był tą prawą ręką Stalina. No to rzeczywiście naturalnym, jeżeli można takiego określenia użyć, wyborem był Beria, ponieważ biorąc pod uwagę, jak długo zarządzał aparatem represji w Związku Sowieckim, to NKWD, potem Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Ministerstwo Bezpieczeństwa Państwowego. To się tam zmieniało, bo NKWD było do 1946 roku, to się potem rozbiło i tak dalej, no ale niewątpliwie no Beria był wskazywany na takiego naturalnego następcę Stalina. I trudno było w tym okresie szukać osoby, która mogłaby rzeczywiście bardziej się nadawać na to stanowisko niż Beria. Rzeczywiście Chruszczow nie był, przynajmniej w tym początkowym okresie, taką osobą, na którą by stawiało to kierownictwo. Bardzo szybko doszło do takich podziałów w tej czwórce. Beria szybko
zrozumiał, że musi mieć po stronie Malenkowa i z nim zaczął się układać. Wielu historyków twierdzi, że Malenkow tak naprawdę był tylko marionetką. Tak jak cała czwórka wcześniej była marionetką w rękach Stalina, tak Malenkow był marionetką w rękach Berii. I to on tak naprawdę sterował państwem mimo tego kolektywnego, tych kolektywnych rządów, prawda, tej całej czwórki. Nie wiem, czy można to uznać za jakąś przesłankę taką historyczną, mocną, ale jeżeli przyjrzymy się na przykład ceremoniałom pogrzebowym w Związku Sowieckim, Stalin zapoczątkował coś takiego, że najważniejszy człowiek w państwie niesie trumnę zasłużonego komunisty z lewej strony. To wynikało z faktu, że Stalin miał niedowład od lewej ręki po wypadku w okresie dzieciństwa. No i lepiej mu było nieść. Lepiej mu było nieść trumnę z prawej strony. No jak przyjrzymy się temu ceremoniałowi podczas pogrzebu 9 marca 1953 roku, pogrzebu Stalina, no to z tej lewej strony trumnę niesie oczywiście Beria, a po prawej stronie jest Malenkow. Nie wiem, czy to można wskazywać na jakąś taką przesłankę, ale można na to na pewno zwrócić uwagę. No niewątpliwie Beria bardzo dobrze orientował się w polityce zagranicznej Związku Sowieckiego. Zdawał sobie sprawę z tego, że rozwojowo Związek Sowiecki jest w dalekim tyle za Stanami Zjednoczonymi. No i w związku z tym był zwolennikiem liberalizacji systemu. Przede wszystkim tego gospodarczego, prawda, który te kolektywizacja rolnictwa i kolejne plany pięcioletnie zrujnowały gospodarkę Związku Sowieckiego. Był przede wszystkim za zmniejszeniem nacisku na przemysł ciężki, który, proszę pamiętać, po wybuchu wojny koreańskiej w 1950 roku wszedł na zupełnie nowy poziom i ciągnął się tak naprawdę do lipca 1953 roku. Był przeciwnikiem absurdalnych i kosztownych projektów kanałów morskich, których Stalin był jakimś wielbicielem. Tutaj Wołga, Ural, czyli przekopywanie pół kraju, żeby po prostu zrobić jakiś kanał morski. No to były absurdalne koszty, absurdalne pomysły, które po prostu rujnowały gospodarkę Związku Sowieckiego. I pewnie to był to trochę taki wyścig właśnie, kto będzie bardziej liberalny, prawda? Wszyscy sobie Tak. zdawali sprawę z tego, że destalinizacja to jest coś, co jednak musi nastąpić i co może zagwarantować władzę. No i Chruszczow ostatecznie zapoczątkował coś takiego, co było zupełnie nie do pomyślenia w marcu 1953 roku, czyli uznał oficjalnie swojego poprzednika za zbrodniarza winnego śmierci milionów ludzi, publikując swój tajny raport dotyczący właśnie tego, co robił Stalin. I Ale wszystko się zmieniło. to był luty 56. Tak, 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 tak. To to było już później. tak naprawdę po tym, jak Beria został 26 czerwca aresztowany, potem skazany. Tam są też różne teorie na ten temat, ale Beria rzeczywiście w tej liberalizacji chyba poszedł za daleko, można tak powiedzieć, bo on tam i chciał zjednoczenia Niemiec, które przecież nastąpiło wiele, wiele lat później, w roku 90. Odpowiadał się za odprężeniem stosunków. No i ta chyba zbyt pewność siebie Berii doprowadziła do tego, że Chruszczow zaczął przekonywać na swoją stronę Malenkowa. No i po prostu zawiązali spisek, który miał na celu obalenie Berii. No i po tym, jak to nastąpiło, no to Chruszczow rzeczywiście stał się takim naturalnym kolejnym, pierwszym sekretarzem generalnym
Komunistycznej Partii Związku Sowieckiego, bodajże od września 1953 roku. On też miał pewne liberalne, że tak powiem, pomysły, chociażby w polityce zagranicznej. Był zwolennikiem takiego też odprężenia, tak zwanego pokojowego współistnienia. To było tylko piękne w słowach, bo tak naprawdę wiemy, że późniejszy chociażby kryzys kubański i tak dalej, to w okresie jego rządów, w okresie zimnej wojny, tak naprawdę ta zimna wojna wcale nie opadła, jeżeli chodzi o eskalację tych różnego rodzaju konfliktów. Ale rzeczywiście no, Chruszczowa też można wspomnieć w kontekście takiej liberalizacji. No, ale to, co zrobił w 1956 roku, no to już zaskoczyło absolutnie wszystkich, bo wygłoszenie tajnego tylko z nazwy, bo, nazwijmy to referatu, Bo... który bardzo szybko stał się powszechny, w którym on krytykuje wszystkie zbrodnie Stalina, oskarża go właśnie o ten kult jednostki, wszelkiego rodzaju tak zwane wypaczenia. Bo trudno było sobie coś takiego wyobrazić właśnie w 1953 roku, kiedy tłumy ludzi w wielu krajach ZSRR wychodziły na ulicę, płakały. Tak. Więc to dosyć, nie wiem, pewnie w jakimś takim szczerym dosyć odruchu steroryzowanego umysłu. Nie, no w 1953 roku, biorąc pod uwagę to, co się chociażby działo w Polsce i w Związku Sowieckim, nie było szans na tego typu działania. Nie oszukujmy się, to tak jak w 1956 roku, w tym okresie od Wilży, kierownictwo Komitetu Centralnego zajmowało się wyłącznie sprawami personalnymi, dbania o swoje interesy. Tak samo było w Związku Sowieckim po śmierci Stalina. Oni się początkowo skupili po prostu na walkach personalnych, tak? Wyeliminowaniu Berii, a dopiero z czasem jakby przyszły te pomysły liberalizacji całego systemu, którego jakby zwieńczeniem był ten tajny referat wygłoszony na 20. zjeździe Komunistycznej Partii Związku Sowieckiego w lutym 56 roku. To taki przełom, powiedziałby pan, że to właśnie otworzyło drogę do wszystkich wydarzeń, które później wydarzyły się między innymi w Polsce. Czy to właśnie Wie dzięki pan temu co? Ja bym pojawiło chyba się tego. przełom? Przepraszam, że przerwałem. Ja bym chyba tego przełomem nie nazwał. Bo proszę zwrócić uwagę, że to, co się dzieje w Polsce, to pewne. Przełomem na pewno była śmierć Stalina. I co do tego nie może być wątpliwości. Oczywiście, gdyby władzę w Związku Sowieckim przejął drugi Stalin, albo nie wiadomo, jakby potoczyły się losy Berii, jakim by się okazał w późniejszych latach reformatorem, to można by było stwierdzić, że ten przełom wcale by nie zaistniał, bo jego następca mógłby wprowadzić taką samą politykę, prawda? Ale Chruszczow takim człowiekiem, przynajmniej no nie takim jak Stalin, on nie jawił się w takich barwach. Rozumiał pewne ustępstwa, których Stalin po prostu nie chciał nigdy zaakceptować. Więc chyba nie wskazałbym tutaj na ten referat jako taki punkt kulminacyjny Odwilży. To jest taki chyba punkt kulminacyjny Odwilży nawet pasuje, ale to, co zapoczątkowało wszystko i było takim punktem przełomowym, to jest jednak śmierć Stalina. Mówiłem tutaj o tym, no, że różnie się mogły potoczyć dalsze losy, gdyby na przykład Beria utrzymał się u władzy. W ogóle postać Berii to jest też, można by było też dużo o tym mówić, bo nie znamy dokładnie sowieckich dokumentów, które by wyjaśniały, jak te przetasowania personalne i walka na szczycie władzy w Związku Sowieckim jak duży wpływ miały na wydarzenia w Polsce. Tutaj tylko jedna rzecz mi taka ciekawa przychodzi do głowy, ponieważ jeszcze w okresie, kiedy właśnie Beria był na tym szczycie,
to proszę sobie wyobrazić, że on był też przeciwnikiem zaostrzenia walki z Kościołem katolickim w Polsce. On rozmawiał, to jest bardzo dziwne, biorąc pod uwagę jego postać, ale on rozmawiał też w tej sprawie z Bierutem. On się sprzeciwiał na przykład aresztowaniu prymasa Wyszyńskiego, które nastąpiło przecież w październiku 1953 roku. Stwierdził, że na przykład proces biskupa Czesława Kaczmarka z Kielc jest w ogóle słabo udokumentowany, jest bezpodstawny, a Kaczmarek od 1951 roku przecież przebywał w areszcie, był aresztowany. Więc no, różne Beria przedstawiał pomysły na reformę Związku Sowieckiego. No, ale proszę zwrócić uwagę, że kiedy Chruszczow już doszedł do władzy, to on na wszystko Bierutowi pozwolił, tak? Doszło do aresztowania prymasa Wyszyńskiego właśnie w październiku i we wrześniu na 12 lat więzienia trafił właśnie Kaczmarek, prawda? No, ale historycy, którzy dywagują nad okresem odwilży w Polsce, wskazują na inne wydarzenia, które nastąpiły po śmierci Józefa Stalina. No, między innymi tutaj takim bardzo dużym, można nazwać otrzeźwieniem, była ucieczka na zachód wysokiego funkcjonariusza Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, czyli Józefa Światły. W grudniu 1953 roku on był wicedyrektorem Departamentu X, 10, który po prostu był odpowiedzialny za inwigilowanie działaczy partyjnych. On uciekł dlatego, że w listopadzie kierownictwo Prezydium Związku Sowieckiego wysłało do Komitetu Centralnego list, w którym tłumaczyło się, że tak powiem, z losów Berii, z tego, dlaczego został skazany i zgładzony. I on szybko zdał sobie sprawę, że niedługo, biorąc pod uwagę, jak ten system działa, zaczną szukać winnych właśnie winnych tych wszystkich strasznych wydarzeń właśnie w Ministerstwie Bezpieczeństwa Publicznego, bo przecież Berię oskarżono o to, że aparat represji stawiał ponad partię. No i Światło najwidoczniej bardzo szybko uznał, że bardzo szybko w Polsce dojdzie do tego, że również zostaną oskarżone osoby o to, że stawiały aparat represji ponad dobro partii, tak zwane, prawda? No i ta ucieczka była takim sygnałem. Potem można by było wskazać likwidację komisji specjalnej do walki z nadużyciami i szkodnictwem gospodarczym, takiego pseudosądu, można powiedzieć, które przecież wskazywało ludzi na drakońskie wyroki obozów pracy i tak dalej. Można zauważyć, że liczba spraw karnych właśnie między innymi tej komisji zaczyna bardzo drastycznie spadać po 53 roku. Spadają też liczby dotyczące więźniów politycznych. Coraz mniej po prostu więźniów politycznych jest w zakładach karnych, więc to też bardzo łatwo prześledzić, że od tego 53 roku ten system represji jest coraz bardziej, no można powiedzieć, łagodniejszy. Ale chyba najwyraźniejszym takim dowodem przeobrażeń ówczesnego systemu było jednak w grudniu 1954 roku rozwiązanie Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, no i powołanie dwóch innych organów chroniących Polskę Ludową, czyli Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Komitet do Spraw Bezpieczeństwa Publicznego. I zaczęły się, no właśnie tak jak to przewidział chyba Światło, te wzajemne oskarżania, czyli obarczanie aparatu represji za wszelkie nieprawidłowości i skalę represji w Związku Sowieckim. Utrata stanowiska przez wicedyrektora generała Romkowskiego, który był przecież zastępcą Radkiewicza, pułkownika Różańskiego, Józefa Różańskiego, chyba najbardziej jaskrawą postać, jeżeli mówimy o katach
okresu stalinowskiego, jeden chyba z największych zbrodniarzy w Polsce, który był przecież szefem, dyrektorem Departamentu Śledczego. No i tu to są takie właśnie objawy tej postępującej odwilży, która następuje jakby po części samoistnie w niektórych obszarach właśnie po śmierci Stalina, co jest też związane z tym, że nie ma już tego ucisku z góry, takiego nacisku, że Stalin musiał o wszystkim decydować i wiedzieć, co się dzieje. No i pewnie też taka dodatkowa korzyść, żeby utrzymać władzę, to trzeba było pokazać, że jest się lepszym, prawda? Że Tak, tego no. terroru już nie będzie. Tak, no dochodzi do takiego, można powiedzieć, rozwiązania tego gorsetu, prawda? I jakby te wszystkie wydarzenia, które po sobie następują, rzeczywiście mają istotny wpływ, no nie wiem, w kulturze też przecież ta cenzura już nie jest tak rygorystyczna. Pojawiają się różnego rodzaju publikacje. Można by było tutaj wskazać na wrzesień 55 roku i ukazanie się takiego pierwszego zmienionego numeru tygodnika Po prostu, bo on działał od 47 roku, ale wtedy we wrześniu 55 roku on się ukazuje w takiej nowej winecie. No i pojawiają się tam treści, które jeszcze kilka lat, czy nawet 2 lata temu byłyby absolutnie nie do przyjęcia. Więc rzeczywiście no, pojawia się wiele, wiele oznak tego, że ten system zaczyna się zmierza w kierunku liberalizacji. No ale jak to już wspomniałem, tak jak było w Związku Sowieckim, tak było też w Polsce, że dygnitarze partyjni bardziej dbali o swoje interesy i o to, kto stanie na szczycie tej władzy, a nie przejmowali się po prostu losem biednego społeczeństwa. Nie ma co do tego wątpliwości. I pewnie podobna walka nastąpiła po śmierci Bolesława Bieruta, zresztą właśnie w Oczywiście, znaczy 1956 roku, chociaż tak. już troszeczkę pewnie była ta polska scena polityczna wtedy podzielona na dwie takie nieoficjalne frakcje, na Natolińczyków i Puławian. To Tak. oni musieli dojść między sobą do porozumienia, Tak. a Gomułka był do zaakceptowania przez obie strony. Gomułka był do zaakceptowania, ale jego żądania już nie. Znaczy on został rzeczywiście, można było właśnie wspomnieć o uwolnieniu Gomułki jako kolejnym takim jakimś sygnale odwilży. W 13, dokładnie 13 grudnia 1954 roku, jeżeli mnie pamięć nie myli. No ale rzeczywiście od 1956 roku, już od tego tajnego referatu Chruszczowa widać w Polsce bardzo wyraźny podział między natolińczyków, takich twardogłowych stalinistów, a puławian, którzy byli za no, pójściem w stronę daleko idących reform, przede wszystkim gospodarczych, tak? Natomiast wyjście Gomułki, rzeczywiście Gomułka był do zaakceptowania przez jedną i drugą stronę, ale on, Gomułka, od samego początku stawiał twarde warunki. Znaczy on chciał niewątpliwie zostać pierwszym sekretarzem. O tym bardzo szybko, to bardzo szybko zrozumiał Cyrankiewicz, czyli premier od drugiego zjazdu PZPR 1954 roku, premier Józef Cyrankiewicz. Natomiast Natolińczycy nie mieli zamiaru dawać mu stanowiska pierwszego sekretarza. Więc rzeczywiście tutaj dochodzi do przeciągnięcia Gomułki na stronę właśnie Puławian. No ale tak jak powiedziałem, oni wszyscy pominęli jeden istotny czynnik, znaczy czynnik ludzki po prostu. Mówili coś tam o reformach gospodarczych, poprawie bytu, mówiąc znowu w cudzysłowie, ruchu robotniczego, ale to nie miało, to było tylko zwykłe czcze gadanie na kolejnych plenach KC, które jakby nie miało przełożenia na realną sytuację gospodarczą, katastrofalną sytuację gospodarczą Polski. No i to doprowadziło do, no, można powiedzieć, ja bym się nie bał tego słowa, czyli powstania po prostu w Poznaniu, rewolty, która, mówiąc dokumentami SUWy, Urzędu Bezpieczeństwa, rewolty, która nastąpiła
w Poznaniu. No i to była konsekwencja właśnie Mówimy fatalnych. o czerwcu 1956 roku. Tak, mówimy o czerwcu 56 roku, choć oczywiście na te wydarzenia miały wpływ jakby lata zaniedbań przez władzę komunistyczną, fatalne warunki materialne robotników, zaniedbania właśnie na przestrzeni lat. Proszę sobie wyobrazić, że w okresie planu sześcioletniego tylko 3% ogólnokrajowych inwestycji przemysłowych było ulokowanych w województwie poznańskim. Od 50, przepraszam, od 45 roku do 56 liczebność województwa poznańskiego wzrosła o 120 tysięcy, ale trudno tam było zauważyć jakiekolwiek rozbudowanie, 120 tysięcy oczywiście, ale trudno było zauważyć rozbudowanie na przykład infrastruktury mieszkaniowej. No to były kolejne aspekty w tej chociażby do tego 53 roku, kiedy stawiano na przemysł ciężki, które były totalnie zaniedbywane, tak? Kolektywizacja rolnictwa zrujnowała rolników, te przymusowe kontyngenty i tak dalej, i tak dalej. To wszystko można by było wymieniać. Do tego w 56 roku doszło jeszcze wprowadzenie przez władze jakichś rzekomo lepszych produktów żywnościowych, które okazały się oczywiście dużo droższe, tak? No i oczywiście, no oczywiście, no, no, oczywiście płace, tak? Płace, które były katastrofalnie niskie, no i te żądania robotników dotyczące żądamy chleba, tak, no były jak najbardziej trafne. No i w związku z tym, że władze właśnie w okresie tego przesilenia ani trochę się nie przejmowały tym, co się dzieje, nie uwzględniały postulatów robotników z Poznania, no to w końcu musiało dojść do eskalacji. No i 28 czerwca o 6:30 rano robotnicy zakładu imienia Józefa Stalina w Poznaniu przerwali, znaczy nie rozpoczęli swojej zmiany i wyszli na ulicę. I do tego pochodu zaczęły się też przyłączać młode osoby. Warto o tym wspomnieć, no bo mówi się o tym, że w Poznaniu doszło do powstania robotników, ale to jest taka czyściowa prawda, bo po prostu wydarzenia poznańskiego czerwca miały charakter ogólnospołeczny, można to tak to ująć. I to pokazywało, że no, władza nie cieszy się, w sumie nigdy się nie cieszyła dużym poparciem społecznym. No i pewnie dlatego trzeba było użyć siły, czyli tych wspomnianych na początku naszej rozmowy 10 tysięcy żołnierzy, 400 Tak, pługów. tak. A to w zasadzie, biorąc pod uwagę taką siłę ognia, niedużo ofiar pochłonęły te protesty w Poznaniu, bo 57 osób. Tak, 57, 58. No różne są szacunki, no ale wprowadzenie na ulicę miasta 400 czołgów, szczelanie po prostu z broni maszynowej do ludzi. No tutaj postać chyba Romka Strzałkowskiego, tego takiego symbolu Czarnego Czwartku w Poznaniu, to rzeczywiście, no ale tak, no, to są wydarzenia, które należy rozpatrywać w kategoriach, no, po prostu zbrodni komunistycznych, bez wątpienia. No, zginęło 57, no, około 60 niewinnych osób. I też następuje tuż po śmierci Bieruta taka rzecz dosyć mocno niebezpieczna i tu już jakby przechodzimy do października, czyli do tego, co się właśnie wydarzyło dokładnie 67 lat temu od naszej dzisiejszej rozmowy. Zostaje wybrany nowy szef KCPZPR.
bez udziału generała Konstantego Rokossowskiego. To w zasadzie przez wszystkie lata od zakończenia II wojny światowej nie do pomyślenia, żeby Rokossowski nie brał udziału w tak naprawdę najważniejszych roszadach, do których dochodzi u władzy, bo to on był właśnie tym człowiekiem, który miał pilnować sowietyzmu, tak, sowietyzacji Tak. Polski po II wojnie światowej. Tak. Co robi Rokossowski? Tak naprawdę, kiedy się dowiaduje, że te decyzje zaczynają zapadać bez niego, rozpoczyna marsz na Warszawę, czyli w zasadzie było bardzo blisko od tego, żeby doszło do kolejnej wojny chyba w Polsce. No, pacyfikacji na pewno. Znaczy on oczywiście nie rozpoczyna tych działań sam. Bo wszystko zaczyna się od tego, że dochodzi właśnie w końcu do takich rozmów międzypartyjnych. Gomułka jest wybrany przez kierownictwo. Edward Ochab ma ustąpić z funkcji pierwszego sekretarza, które zajął po śmierci Bieruta 12 marca 1956 roku. No i kolejnym mianowanym ma być właśnie Władysław Gomułka. I to wszystko ma być zatwierdzone na 8. plenum KC, które miało się odbyć, które odbyło się, rozpoczęło się 19 października. No ale o tym wcześniej dowiedziało się kierownictwo Komunistycznej Partii Związku Sowieckiego, bo o dziwo kierownictwo KC nie poinformowało o zmianach w kierownictwie swoim. Chruszczowa, no i Chruszczow wraz z delegacją przylatuje, przepraszam, przylatuje do Warszawy 19 października 1956 roku, a w tym samym czasie, kiedy trwają rozmowy, no, z Dolnego Śląska i z Pomorza zmierzają w stronę Warszawy wojska sowieckie w sile około dwóch dywizji, które miały, no, w mniemaniu Chruszczowa spacyfikować po prostu Warszawę, jeżeli nie doszłoby, przepraszam, do porozumienia. Warto też wspomnieć, że Chruszczow nawet brał pod uwagę uwzględnienie wojsk sowieckich z NRD, które miałoby wkroczyć w ramach sił Układu Warszawskiego do Polski. Więc to zagrożenie w październiku 1956 roku rzeczywiście było potężne. No warto by chociażby wspomnieć, że z kim przylatuje Chruszczow w ogóle tego 19 października, bo oprócz tego, że przylatuje właśnie, no, pierwszy sekretarz, to przylatuje Mołotow, przylatuje Mikojan, Kaganowicz. W ogóle jak ja słyszę te nazwiska, jeszcze tylko tu Berii w ogóle brakuje i Stalina, to mamy po prostu całą decyzyjną wierchuszkę Związku Sowieckiego, która podjęła decyzję z 5 marca 1940 roku, tak? Czyli decyzję katyńską. To są dalej te same osoby, które w okresie stalinowskim, za rządów Stalina, były panami życia i śmierci. No, no Beria jest tutaj po prostu najlepszym przykładem takiego zimnego zbrodniarza razem ze Stalinem. A reszta to tacy posłuszni kiwacze głowami, jak to się określało. Ale jakby wracając do meritum, no to właśnie mamy taką delegację. Jeszcze przyjeżdża razem z nimi marszałek Iwan Koniew, który jest dowódcą sił Układu Warszawskiego. Więc to jest naprawdę zagrożenie inwazji na Warszawę jest naprawdę realne. To było zagrożenie, które musieli kierownictwo biura politycznego Komitetu Sterylnego w Polsce musiało brać pod uwagę. I warto by chociażby wspomnieć, że kiedy pojawia się na tym lotnisku delegacja polska, tam jest m.in. Cyrankiewicz, Ochab jako pierwszy sekretarz, Cyrankiewicz premier, jest Gomułka, jest Zawadzki. To Chruszczow przechodzi koło nich, w ogóle nawet na nich nie spoglądając, i wita się z Konstantym Rokossowskim w pierwszym rzędzie, tak? To jest dla niego najważniejsza postać właśnie, jako takiego symbolu ucisku i takiego zwierzchnictwa
tej ręki trzymającej, że tak powiem, pietę nad tym wszystkim, co się w Polsce dzieje. A potem zaczyna wygrażać ręką, palcem Ochabowi, że on jest tutaj jakimś rewolucjonistą i co on sobie wyobraża, że tutaj jakaś zdrada stanu następuje w Polsce. No i dochodzi do rozmów, tak, które mają bardzo burzliwy charakter. Rzeczywiście jest tak, jak pan redaktor tutaj mówi, że Chruszczow naciska, aby w tym zmienionym nawet kierownictwie, po długich rozmowach z Gomułką, których do końca, jakie miały przebieg, nie jesteśmy pewni, Gomułka przekonuje Chruszczowa i on akceptuje go na stanowisku tego pierwszego sekretarza, ale wszystko warunkuje tym, żeby w biurze politycznym na istotnym stanowisku znajdował się właśnie Rokossowski. No ale dochodzi, no i można powiedzieć, że delegacja sowiecka wylatuje i dalej jest impas w tych rozmowach. Bo Chruszczow, kiedy oni wylecieli tego samego dnia bodajże, on oczywiście zatrzymał te wojska sowieckie, które zatrzymały się tak naprawdę 150 kilometrów od Warszawy, ale dalej bierze pod uwagę tego 20 października użycie dwóch dywizji sowieckich do uderzenia na Warszawę. Teraz możemy dywagować, co tak naprawdę miało wpływ na to, że Chruszczow nie podjął takiej decyzji, bo kiedy odbyło się głosowanie i zostały wybrane nowe władze biura politycznego, no to nie spełniono warunku Chruszczowa. Rokossowski w obliczu głosowania tajnego, co też było, to był ewenement, bo oprócz tego, że odbyło się to właśnie to głosowanie na tym plenum, gdzie wybrano nową władzę Komitetu Centralnego, to było głosowanie tajne i odbyło się bez właśnie nacisku władz sowieckich i wcześniejszych uzgodnień. No i Rokossowski po prostu nie zdobył wymaganej liczby głosów na 75 głosów delegatów, on chyba dostał tylko 23 głosy, no i nie dostał się do biura politycznego. Więc ten warunek Chruszczowa nie został spełniony, a mimo wszystko no Chruszczow nie zdecydował się na użycie wojsk. Można dyskutować, czy na przykład NATO silnego wpływu nie miało stanowisko Chin, bo jest taka teoria wskazująca, że rzeczywiście Chiny były przeciwne temu, żeby interweniować w Polsce. No i biorąc pod uwagę, że od 1953 roku, od śmierci Stalina, naprawdę bardzo istotnie wzrosła rola Chin w tym bloku wschodnim, bloku komunistycznym, i Mao Zedong się jawił jako taki no, inny, zupełnie inny przywódca, który miałby kierować zmianami w całym bloku. No to potem zresztą można by było dużo o tym dyskutować. No doszło oczywiście do tego rozłamu między Związkiem Sowieckim a Chinami w latach 60., ale W no, są zasadzie pewne teorie. tylko się cieszyć, można powiedzieć. Tak, są tak. Wydaje mi się, że można brać pod uwagę ten czynnik decydujący na to, że Chruszczow nie zdecydował się na taką, a nie inną, na takie, a nie inne użycie właśnie tych wojsk sowieckich. No i dochodzi do wybrania Gomułki. Gomułka jest tym pierwszym sekretarzem, zostaje przegłosowany. W Polsce następuje już przez cały 56 rok, tak naprawdę, kiedy rola Gomułki zaczyna wzrastać, pojawiają się te entuzjastyczne reakcje społeczeństwa, że w końcu dojdzie do jakichś daleko idących reform, liberalizacji systemu. I takie piękne, piękne symbole się zaczynają pojawiać, czyli mamy znowu nazwę Katowice, a nie Tak, Stalinogród, tak, tak. usunięte nazwisko Stalina z Pałacu Kultury i Tak, Nauki, tak. pierwsze pomniki pamięci powstańców warszawskich, co też było Tak. faktycznie do pomyślenia, swoista Tak. troszeczkę jakby rehabilitacja
Armii Krajowej Tak. i wiele, wiele innych rzeczy. Wypuszczenie z więzienia kardynała Stefana Wyszyńskiego, Tak, prawda? tak, tak. Umożliwienie powrotu lekcji religii do szkoły. No to były takie Tak, rzeczy, no to które są. pewnie napawały nadzieją ogromną, że oto będziemy mieli w końcu lepszy kraj. Wciąż sowiecki, ale jednak trochę lepszy. Tak, takiej, no po prostu nie będzie tego ucisku przede wszystkim ze strony aparatu represji. No i rzeczywiście te reformy jakby dawały nadzieję. W ogóle w 1956 roku mówiło się o Katyniu, tak? Zwracało się uwagę na to, żeby wyjaśnić sprawę Katynia, nacisnąć na rząd Związku Sowieckiego, aby ten w końcu wyjawił losy oficerów z trzech obozów specjalnych, co było nie do pomyślenia. Naprawdę to był i tak daleko idący postulat wtedy w 1956 roku, ale on się pojawiał. Jest nawet pewna teoria, że Gomułka miał nawet rozmawiać z Chruszczowem na ten temat, ale to jest jakby na zupełnie inny temat rozmowa. Ale Gomułka, on bardzo szybko okazał się takim twardogłowym jednak komunistą, już nie powiedzieć stalinistą, ale komunistą. Przestraszył się tych daleko idących reform, tego entuzjazmu społecznego. On wtedy 24 października, kiedy już ta sytuacja się ustabilizowała, wtedy na placu Defilad jest takie słynne jego zdjęcie, kiedy on przemawia do tłumu, to on mówi: koniec z manifestacjami, koniec z defiladami, trzeba wrócić do pracy. I to jest taki sygnał, że on pokazuje społeczeństwu, że dobra, reformy swoją drogą, ale teraz trzeba wracać do pracy, tak? Więc niestety on bardzo szybko się przestraszył tych daleko idących reform, o których pan mówił. Tutaj były te, można by było też wspomnieć o procesach pokazowych Feigina, Różańskiego i Rąkowskiego, skazanych na 15 lat, Feigina na 12 lat więzienia, jako takich symboli tego reżimu stalinowskiego, którzy byli odpowiedzialni za wszystkie zbrodnie Urzędu Bezpieczeństwa. No ale no przede wszystkim no, chciał wycofania się, no i doprowadził do wycofania się przecież z kolektywizacji rolnictwa, tego ucisku na wsi. Zlikwidowano bardzo szybko przecież prawie 8 tysięcy spółdzielni produkcyjnych za Gomułki w tym początkowym okresie. No ale de facto już w 1957 roku od stycznia, kiedy 20 stycznia 1957 roku odbywają się wybory parlamentarne, władza otrzymuje, powiedzmy, częściową legitymizację ze strony społeczeństwa. Gomułka czuje się na tyle silny, że nie ma zamiaru iść w stronę dalszej liberalizacji. I takim symbolem upadku tych wszystkich nadziei, którymi żyło społeczeństwo, jest zamknięcie tygodnika Po prostu 2 października 1957 roku. I to jest taki chyba symbol zakończenia tych wszystkich reform. No i potem Polska w latach 60. za rządów Gomułki wchodzi w taki okres tak zwanej małej stabilizacji, czyli takiej po prostu szarej codzienności. I w zasadzie jeszcze w 56 roku, jeżeli dobrze mówię, czyli po protestach w Warszawie, Bydgoszczy, Szczecinie, zostaje powołane do życia ZOMO. Tego przecież wcześniej nie było, czyli jednak ta odwilż nie jest taką odwilżą, jakiej ludzie by się spodziewali, bo wiemy, No co na pewno. później ZOMO. Listopad 1956 roku, czyli jakby likwidacja Urzędu Bezpieczeństwa w Polsce, ale w jego miejsce pojawia się znana chyba wszystkim Służba Bezpieczeństwa, prawda? Tak, która Więc podlegała formalnie pod komendy Milicji Obywatelskiej. To były piony w strukturach MO. No ale mimo wszystko tak naprawdę piony bardzo niezależne, które kontynuowały jakby nadzór nad społeczeństwem, tak? Może już nie było takiego ucisku jak za i terroru
Na pewno, jak w okresie funkcjonowania Urzędu Bezpieczeństwa i potem w tym okresie tej odwilży Komitetu do Spraw Bezpieczeństwa Publicznego. No ale jednak mimo wszystko społeczeństwo na pewno liczyło na bardziej daleko idące zmiany. Czyli tak trochę można powiedzieć, plan Sowietów się udał, powiódł się, bo ludzie uwierzyli, że rzeczywiście oto następuje destalinizacja, ale nie wiedzieli, z czym to się wiąże, że tak naprawdę Wydaje mi przy. się, że to był, trudno oczywiście na to jednoznacznie stwierdzić, ale to chyba był plan Gomułki, tak można by było tak powiedzieć, że on miał być tym, no to proszę sobie, jego tak naprawdę po tym, jak go uwolnili z więzienia w 1954 roku, tak naprawdę witano go jak bohatera narodowego w tych późniejszych latach, kiedy on był takim, tą ikoną tych wszystkich reform, które miały nadejść. I ta legitymizacja jego władzy naprawdę pod koniec 1956 roku była ogromna. No ale bardzo szybko zostały wszelkiego rodzaju nadzieje rozwiane przez niego, ponieważ okazał się po prostu, no bał się tych reform i nie był takim reformatorem, za którego ludzie go po prostu mieli. Jakby podsumowując tę naszą rozmowę, bo już nasz czas troszeczkę dobiega końca, przynajmniej na ten temat, chciałbym zapytać o coś, co wydarzyło się 50 lat później, czyli pół wieku później. Mamy rok 2000 i prezydent Rosji Władimir Putin stara się rehabilitować postać Józefa Stalina i zaczyna go znów przedstawiać jako tego, który walczył z nazizmem, który był bohaterem II wojny światowej. Czy w ogóle jesteśmy w stanie dostrzec tego typu jakiekolwiek przesłanki bohaterstwa Józefa Stalina? To trochę przewrotne pytanie pewnie na koniec Przewrotne. Znaczy, rozmowy po tym wszystkim, co wiemy już. ja powiem tak, w 2017 roku byłem w Rosji, kiedy to jeszcze było możliwe, na pewnej szkole letniej. Była szkoła naukowa Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia. Rozmawialiśmy o zbrodniach stalinowskich w Związku Sowieckim. I powiem, to był mój pierwszy, jedyny jak do tej pory wyjazd do Rosji. I byłem w szoku, jak odwiedzając między innymi Petersburg, byłem w szoku, jak na ulicy można było spotkać tam osoby sprzedające różnego rodzaju, czy tam były kioski z suwenirami, prawda, czyli z pamiątkami, jak dużo miejsca poświęcono tam Stalinowi, który był na różnego rodzaju kubkach, jakichś plakatach i tak dalej, i tak dalej. No niestety, czy tego, no, nie chcemy tego, no, ale niestety w obecnej Rosji wraca coś w rodzaju kultu Stalina, takiej osoby, która była kreatorem tego potężnego Związku Sowieckiego, który właśnie obalił faszyzm, prawda? No i niestety, no to no dla nas, narodów Europy Zachodniej, czy w ogóle Polaków, którzy zostali tak okrutnie doświadczeni w okresie II wojny światowej, to jest po prostu nie do zaakceptowania i nigdy nie będzie, aby Józefa Stalina uznać za nawet reformatora czy kogokolwiek, tak? On wprowadził reżim i zbrodnie w Polsce i jego należy oceniać wyłącznie w kategoriach właśnie jako zbrodniarza wojennego, choć no nie można, powiem tak, no nie można zaprzeczyć, że Armia Czerwona w tym ostatnim okresie II wojny światowej no miała najistotniejszy wpływ na pokonanie III Rzeszy. Znaczy, trudno sobie wyobrazić, żeby nawet połączone siły Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych mogły, przeprowadzając jakiś desant na zachodzie, Normandię, tak, przypominamy,
1944 roku mogły mieć jakiekolwiek realne szanse na dojście do Berlina. No niestety, no tutaj pochód Armii Czerwonej, który wiązał się z grabieżami, mordami i gwałtami na masową skalę, no przyczynił się też do upadku państwa III Rzeszy. I ta narracja, która jest przedstawiana w Związku Sowieckim, to jest ta narracja tego typu. Znaczy, zapominamy o wszelkich zbrodniach, które przeorały, że tak powiem, Europę i Polskę, kraje nadbałtyckie i przede wszystkim Polskę, a wspominamy tylko właśnie o tym wielkim przywódcy, który zmobilizował ogromną armię, która przyczyniła się do upadku III Rzeszy. I to jest tego typu narracja zero-jedynkowa po prostu. Zapominamy o wszelkiego rodzaju sprawach, które no, miały miejsce w związku właśnie z pochodem Armii Czerwonej. Biorąc pod uwagę chociażby sprawę Katynia, tutaj już poruszaną, tak? To jest taka dziazga w sercu Polaków, że tyle lat po tym ludobójstwie nadal strona rosyjska nie przekazała Polsce wszystkich dokumentów. I z przerażeniem, muszę powiedzieć, spoglądam w stronę Rosji, już pomijając kwestię wojny, która oczywiście ma miejsce na Ukrainie, ale z przerażeniem spoglądam, jakie jeszcze dziwactwa Putin może wymyślić, żeby właśnie zrehabilitować zbrodniarzy wojennych. No, on jest też fanem Berii. No, to jest Beria, Stalin, no, to są ludzie na tym samym poziomie, którzy nie mieli żadnego po prostu zahamowania przed wszystkimi zbrodniami, których się dopuścili. I właśnie pewnie po to też odbywają się te nasze rozmowy. Dzięki Instytutowi Pamięci Narodowej we Wrocławiu i naszym podcastom, żeby o historii pamiętać, żeby o historii nie zapominać, żeby znać fakty i nie dać się robić w konia. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Dr Krzysztof Łagojda z Oddziałowego Biura Badań Historycznych Instytutu Pamięci Narodowej we Wrocławiu był moim Państwa gościem. Dziękuję za poświęcony czas. Dziękuję bardzo, panie redaktorze. Kłaniam się i do widzenia.